Państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest starosta powiatu brzezińskiego Renata Kobiera. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa. Pani starosto, jak wygląda prowizorium budżetowe na rok 2024, jeżeli chodzi o powiat brzeziński? Prowizorium wygląda dosyć dobrze. Na tą chwilę planujemy dochody w wysokości ponad 74 miliony. To są bardzo duże dochody, w tym ponad 22 miliony dochodów majątkowych, czyli dochodów, które zostaną przeznaczone na inwestycje. Jak w naszym powiecie jest to bardzo, bardzo dużo po raz kolejny. To będzie kolejny rok z ogromnymi inwestycjami. Tak jak ten rok, który się kończy, tak i ten nowy. Mamy nadzieję, że będzie taki jeszcze bardzo obfity w inwestycje. Dla zobrazowania, proszę przypomnieć, jak wyglądał budżet w roku 2023. W roku 2023 budżet mieliśmy bardzo podobny, natomiast wcześniej budżety to było około 40 milionów, a ten rok 2023, teraz 2024 to jest o te właśnie 20 kilka milionów, 30 milionów inwestycji większy. Tak wygląda w tej chwili i tak myślę, że ten budżet i tak jeszcze troszeczkę się zwiększy w przyszłym roku, bo to mamy zaplanowane środki, które już wiemy, że mamy, a wiemy też, że dostaniemy kolejne środki, na które jeszcze nie podpisaliśmy umów i też będą wprowadzone do budżetu, więc te inwestycje też będą jeszcze troszeczkę większe. Czyli biorąc pod uwagę inflację, no, która co prawda spada, no ale jest na relatywnie wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę pensje, które się będą zmieniały, zapewne pensje, które są pracownicze, które są w gestii starostwa. Mam na myśli tutaj pracowników starostwa, jak i innych jednostek, za które starostwo odpowiada. Czyli pomimo wszystko, pomimo tych właśnie zawirowań, z tego co Pani mówi, jest Pani zadowolona z budżetu? Jestem zadowolona. Oczywiście pensje będą rosły ze względu na to, że zwiększa się najniższa krajowa, więc w tym momencie na pewno wszystkie pensje zostaną troszeczkę podniesione. Nie wiem, czy pracownicy wszystkich naszych jednostek będą zadowoleni, ale jakiś tam wzrost na pewno jest przewidywany. Ale jesteśmy zadowoleni, że ten budżet na razie się spina. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będą wyglądały ceny prądu. No, niczego nie możemy przewidzieć, chociaż jedną z naszych inwestycji, którą już w tej chwili robimy, jest fotowoltaika w domach pomocy, w szkołach, więc tutaj właśnie z prądem mamy nadzieję, że to będzie już troszeczkę lepiej i będziemy próbowali ograniczać koszty, no i jeszcze inwestować. No więc właśnie, ten najistotniejsze, najważniejsze inwestycje w roku 2024, jeśli chodzi o powiat brzeziński, to? No myślę, że ta hala nasza przy liceum, o której ciągle mówimy, ponieważ już te środki mieliśmy jakiś czas temu, w tej chwili już udało się podpisać umowę i w przyszłym roku ma ta hala już przy liceum powstać, więc takie zadaszone boisko. Więc tutaj mamy nadzieję, że to powstanie, na to czekamy najbardziej, bo to jest już taka ostatnia inwestycja, którą od początku planowaliśmy. Ale to będą również inwestycje w drogi, będą dwa odcinki z chodnikami nowymi, będą tam, gdzie robimy taką dużą inwestycję, już o których wcześniej rozmawialiśmy, będziemy tam przynosić PCPR, takie centrum chcemy zrobić społeczne, tam mamy już wcześniej wybudowany też z Polskiego Ładu wyremontowany jeden z budynków. Dostaliśmy środki z Polskiego Ładu teraz na ostatni budynek, który tam jest, na zagospodarowanie terenu, więc tutaj też nam się zrobi takie piękne miejsce na różnego rodzaju projekty społeczne dla mieszkańców. Chcemy tam zrobić plac zabaw dla osób niepełnosprawnych i jakieś miejsca, żeby młodzież mogła sobie spędzić tam czas oraz osoby starsze. Chcemy zrobić takie miejsce, gdzie całe rodziny w wolnej chwili będą mogły odpocząć. Wspomniała Pani tutaj o PCPR-ze. Wydaje mi się, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, że mówi Pani o obiektach, które są zlokalizowane nieopodal szpitala brzezińskiego.
Tak, PCPR będzie zlokalizowany właśnie w tym miejscu, w którym chcemy zrobić takie centrum społeczne, to jest w okolicach szpitala. Dzięki temu, że przeniesiemy PCPR, to też on w tej chwili znajduje się tam, gdzie mamy szkołę specjalną, gdzie mamy warsztaty terapii i zwiększy nam się też dostępność pomieszczeń dla szkoły specjalnej, więc to są też kolejne inwestycje, które przed nami, bo będziemy chcieli rozbudować naszą szkołę specjalną, zrobić więcej oddziałów przedszkolnych, które naprawdę są potrzebne. No więc właśnie, wywołałem temat szpitala, pytając, czy właśnie ta lokalizacja blisko Szpitala Brzezińskiego. Proszę powiedzieć, bo wiem, że Szpital Brzeziński pozyskał znaczne środki na remont SOR-u. I właśnie, na jakim etapie, czy już ruszyły te prace, czy niebawem ruszą, jak to wygląda? Na początku ruszają prace bardziej projektowe, prace takie, w których na pewno zarząd szpitala musi wybrać odpowiednie sprzęty, przeprowadzić różnego rodzaju zapytania ofertowe, więc to jest na razie taki początkowy etap. No ale myślę, że już wkrótce rozpoczną się te wszystkie działania. Na pewno SOR będzie działał przez cały czas, nie będzie zamykany. No więc właśnie, bo to jest istotna kwestia, ponieważ takiej przestrzeni publicznej właśnie można było usłyszeć obawy. Obawy mieszkańców powiatu brzezińskiego, że jak będzie remont, no to gdzie ewentualnie, gdyby się coś wydarzyło. Pani uspokaja, mówiąc o tym, że będzie funkcjonował SOR. Tak, SOR ma funkcjonować cały czas, te remonty będą przeprowadzane etapami, tak żeby to nie zakłóciło działania codziennego SOR-u, więc myślę, że mieszkańcy nie odczują, a później mam nadzieję, że odczują te dobre zmiany. Czyli co? Czyli ruszą prace w roku 2024? Już takie remontowe, tak, to będzie 2024 rok, chociaż szpital w tej chwili planuje bardzo duży rozwój, myślą o rozbudowie naszego szpitala, zarząd powiatu, rozmawiamy o tym, więc zobaczymy, co będzie dalej, ale mam nadzieję, że będzie tam wszystko w dobrą stronę szło. Ja zapytałem, kiedy rozpoczną się te prace, a jaki jest harmonogram i kiedy mają się zakończyć, jakie są plany? Pani prezes mówiła, że te prace powinny zakończyć się w 2024 roku, więc jeżeli nic się nie wydarzy, to prawdopodobnie ten 2024 rok to będą... Początek i koniec. Tak, tak, to będzie cała inwestycja, ponieważ tam część tych pieniędzy będzie przeznaczona na nowy sprzęt, więc to nie będą jakieś tam długi czas oczekiwania, a remonty jest tam mniejszą częścią tego dofinansowania. No, czyli bez wątpienia w powiecie brzezińskim w roku 2024 będzie się działo. Podobnie jak dzieje się w roku 2023. Mamy nadzieję, że będzie działo się dużo. Będą inwestycje na drogach, inwestycje w infrastrukturę. Nadal będziemy chcieli rozwijać nasze szkoły, żeby były bardziej atrakcyjne dla młodzieży, więc myślę, że to będzie równie dobry rok jak ten, który już powolutku się kończy. Pani starosto, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego. Dziękuję bardzo i skorzystam może tutaj z okazji, bo myślę, że już ostatni raz w tym roku się słyszymy. Chciałam złożyć życzenia świąteczne panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom zdrowych, spokojnych i radosnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, a później oczywiście udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.